Halo, halo, czy mnie widać, czy mnie słychać? Dajcie znać. Powinno być wszystko ok. Przedźwięk, dobra, już powinno być ok. Czy teraz jest ok? Internet jest w porządku, przynajmniej tak mi się wydaje. Powinno być na bieżąco. Dobra, super. Super, działa. Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, przepraszam, że pisałem na czacie, tak jak widzicie, że dosłownie 25 minut przed 12 w nocy u nas wyłączyli prąd, no bo przechodziła ogromna nawałnica, burza i jeszcze dodatkowo ogromne deszcze. Naprawdę ogromne. No i przeważnie jak jest ten ogromny deszcz, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że prąd będzie wyłączony na chwilę. Więc wyłączyli ten prąd, wrócił dosłownie 5 minut przed 12, 5 minut przed 18 waszego czasu. No i udało się. A już się bałem, że zaczniemy godzinę później. Ale super. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dobra, dzisiaj temat przewodni naszej rozmowy to jest temat Filipinek, czyli kobiet na Filipinach. Dlaczego wybrałem taki temat? Z prostego powodu, bo większość z was jest zainteresowana tym tematem. I to są informacje, które po prostu od was dostaję cały czas, że każdy jest zainteresowany tym tematem. Każdy chce się dowiedzieć więcej, jak poznać idealną żonę na Filipinach, albo nawet jak się przenieść na te Filipiny. Więc pomyślałem sobie, że to będzie dobre rozwiązanie. Przygotowałem sobie jakieś notatki. Zaraz muszę sobie je otworzyć. Okej. Zanim jeszcze zaczniemy, bo widzę, że nowe osoby dochodzą cały czas. Bartosz, tak. Oczy cieszą. Słuchaj, bardziej zestresowany dzisiaj jestem przez to, że tego prądu nie było. Dostałem też od was dużo e-maili. Starałem się na większość odpisać jeszcze dzisiaj, ale odnośnie wizy. Słuchajcie, sprawa jest w ogóle śmieszna. Christine aplikowała w tym systemie w CEBU, w tym nowym, który jest otwarty dosłownie 14 dni. I tam jest taki jakiś system weryfikacji, znaczy weryfikacji wizy. Można wpisać swój kod, chyba bodajże rejestracji czy czegoś tam, no i podać datę urodzenia i wtedy powinna być informacja wyświetlona na temat, na jakim stanie, na jakim etapie jest wiza. Czy została przyjęta, odrzucona, gdzie jest aplikacja i tak dalej. Okazuje się, że ten system najprawdopodobniej nie działa akurat jeszcze, bo te numery, co my dostaliśmy, a te numery, które tam trzeba wpisać, no nie mają się, nie ma jeden do drugiego, w ogóle całkowicie inna numeracja, więc ja nie wiem, czy to ich system jest na to akurat przygotowany. Bo, ale tak jak mówię, to takie błędy się zdarzają, no bo to jest tylko 14 dni otwarte, więc bardzo możliwe, że jeszcze to nie działa. Okej, ale zacznijmy o tych Filipinkach. Zanim zacznę czytać wasze komentarze albo pytania, może tak mniej więcej nakreślę temat. Słuchajcie, temat Filipinek i temat poznania żony na Filipinach to jest po prostu temat rzeka i temat, który naprawdę wy wszyscy w kółko poruszacie w komentarzach, w e-mailach do mnie, że poznaliście na jakimś czacie kobietę z Filipin, że jesteśmy, że ona jest taka wspaniała, że wszystko nam się tak super układa i tak dalej, i tak dalej. Więc no, bardzo często to dostaję. Bardzo często powiedziałbym, że 60% e-maili i wiadomości prywatnych, jaką dostaję od was, jest właśnie związana z kobietami na Filipinach. Ja dostaję informacje od różnych osób, które już są w związkach małżeńskich, od osób, które się spotykają od dłuższego czasu. Związki, powiedzmy nawet online, które się nigdy w życiu nie widziały i co mnie przeraża, że naprawdę takie związki trwają już nawet po parę lat. Znaczy przeraża. Może na to nie to, że nawet przeraża, ale po prostu fascynuje, że osoby przez tak długi czas są w stanie funkcjonować online, a nie spotkały się jeszcze.
Ja bym chyba czegoś takiego, nie wiem, nie mógłbym tak po prostu. Musiałbym raz na jakiś czas tam osobę zobaczyć. Dlatego naprawdę podziwiam niektóre osoby, że wybierają sobie osobę z drugiego końca świata, a nie planują jeszcze nawet przylotu na Filipiny. No ale dobra, to już jest inna kwestia. Bardzo często dostaję właśnie pytania odnośnie tych różnic kulturowych. No to pierwsza różnica, najważniejsza, słuchajcie, no to, która zresztą była poruszana w kilku filmikach już, to jest ta zazdrość filipińska. I ta zazdrość filipińska to jest do granic absurdu, naprawdę. Te osoby, które poznały Filipinki i wiedzą, jakie one są, no po prostu ta zazdrość zawsze jest. Zawsze jest. I tylko jest albo taka jawna, co na przykład wydaje mi się, że w Polsce to by raczej by to tak nie przeszło, że tak oficjalnie żona czy dziewczyna ci mówi, że ale nie idziesz, bo jestem zazdrosna o ciebie. Na Filipinach z tym się normalnie można spotkać, że tak, ta osoba jest tak zazdrosna o ciebie, że ona ci po prostu to powie prosto w oczy, że nie, nie możesz tam iść, spotkać się z tymi osobami, bo jestem o ciebie zazdrosna. Na Filipinach to ma po prostu miejsce. Są nawet, dochodziło do takich sytuacji skrajnych, że dziewczyna przyjeżdżała po jakiegoś mojego kolegę albo po jakiegoś znajomego, bo po prostu przyjeżdżała po to, żeby tylko i wyłącznie sprawdzić, czy on naprawdę jest w tym miejscu, gdzie powiedział, że będzie. Czy gdzieś tam na piwie, czy gdzieś tam na jakimś spotkaniu. No, naprawdę, no słuchajcie, takich absurd dochodziło. I bardzo często też się spotykam z tym, to jest, chyba o tym nie mówiłem nigdy na filmikach, ale to też jest taki temat trochę dziwny, bo to, że na przykład Filipinka za każdym razem, przynajmniej ta Filipinka, która no nie pracuje, za każdym razem będzie po prostu jechała ze swoim facetem, ze swoim mężem czy ze swoim chłopakiem, gdziekolwiek on nie pojedzie. Po prostu tak jakby nie miała nic innego lepszego do roboty, tylko po prostu będzie zawsze za nim jeździła. Choćby nawet miała siedzieć w restauracji w męskim gronie i sobie cały czas coś na telefonie robić, to po prostu pojedzie z nim. I to mnie bardzo zszokowało na początku. Później się do tego przyzwyczaiłem, a później już właśnie zwróciłem uwagę, że te związki, które są no, dłużej, na pewno niż dłużej niż rok czy dwa lata, to te dziewczyny na przykład same się już spotykały i chodziły na imprezy, a faceci zostawali w jakimś tam innym miejscu i też szli na przykład na piwo, żeby sobie razem pogadać. O jakichś tak męskich sprawach, one sobie gadały o babskich sprawach, ale to w Europie, przynajmniej 8 lat temu, było dla mnie normalnym, a na Filipinach, no to tak właśnie to jest taka inność kulturowa. O, Jarek na emigracji. Cześć Jarek, fajnie, że jesteś, pozdrawiam. Słuchajcie, fajny blog w ogóle, Jarek na emigracji. Wejdźcie sobie i zobaczcie, bo naprawdę fajne filmiki o życiu. Fajnie nagrane, fajnie opowiedziane, fajnie wytłumaczone. Fajnie się to po prostu ogląda, do kawy. Ja to zawsze przy kawie oglądam. Tylko zobaczę na komentarzu jeszcze. Przybysz z Polski, wchodząc w związek z Filipinką, stajesz się jej własnością, koniec, kropka. Wiesz co, to ja pamiętam, jak żona mi kiedyś tam tłumaczyła, śmiała się, ale to oczywiście to były żarty. Mam nadzieję, że żarty. Ja jej mówię tak, że słuchaj, no musisz mi zaufać, bo przecież ja i tak nie zdradzę cię, nie mam potrzeby ciebie zdradzać, kocham ciebie. A ona mówi, no mam nadzieję, że mnie nie zdradzisz i nie możesz mnie zdradzić, bo jak nie, to kaput, nie? No i zawsze sobie żartowała z tego. Żartowała sobie z tego, że będzie kaput, jak ją zdradzę. No, oczywiście nigdy mojej żony nie zdradziłem, żeby tak w ramach wyjaśnienia. Skierniewice pozdrawiają. Irek, dziękuję bardzo. Pozdrawiam z Filipin. Kolejna, słuchajcie, kwestia to jest związana z tym, że większość, mam też wrażenie, że dużo vlogerów albo osób, które piszą artykuły, piszą o Filipinkach jako, że każda Filipinka się zakocha w tobie i każda Filipinka będzie chciała być z tobą, bo jesteś biały. I po części to jest prawda, natomiast tutaj też zwróćcie uwagę na to, że to w zależności z jakiej klasy społecznej to będzie osoba, bo jeżeli to będzie osoba z
bardzo bogatej rodziny, to raczej ona się nie będzie interesowała białym, no chyba, że będzie na tym samym, w tej samej klasie społecznej. To jest tak samo jak i wszędzie. Jakaś celebrytka, która jest Filipinką, też nie będzie się interesowała osobą, która nie jest w jej jakby, nie podoba jej się. To nie jest tak, że każda Filipinka się zakocha w Europejczyku. Przeważnie są to właśnie osoby, które no, jakby na to nie patrzeć, finansowo na to patrzą, czyli po prostu większość dziewczyn jest z powodów finansowych z wami i dlatego jest też, wychodzi do takiej sytuacji, że jest ta ogromna różnica wieku. Co nie mówię, że te osoby się nie kochają, bo też się kochają i znam bardzo dużo takich naprawdę poprawnych związków, które są wspaniałymi, idealnymi przykładami, ale no, nie oszukujmy siebie. Witam, też poznałem Filipinkę, ale zastanawia mnie jedna rzecz, czy jakbym chciał się tam przenieść, to jest co tam robić, w sensie robota. Crazy Pamplini. Słuchaj, no roboty nie ma jako takiej. Znaczy, ja filmiki o pracy nagrywałem, ale jako taka praca, że ty pójdziesz sobie pracować w restauracji jako kelner, czy w jakimś sklepie, czy jako, nie wiem, mechanik samochodowy, czy coś, to może i znajdziesz taką pracę, bo może i by ciebie przyjęli, ale tobie nie będzie cię satysfakcjonowała wypłata, bo po prostu zarobki są tak bardzo niskie. Jest to źle postrzegane. Biały często może być narzędziem, by zrobić mieszane dziecko. Jest to ogromnie parcie na to ze strony Filipinek. Przybierz z Polski. Tak, jest takie parcie. Też Filipinki. Słyszałem o tym od Filipinek, że na przykład one by chciały mieć dziecko z białym, dlatego że te dzieci są takie piękne. Że dzieci są bielsze. Znam bardzo dużo dzieci z mieszanych małżeństw i naprawdę każde to dziecko jest po prostu przepiękne. Naprawdę no, piękna uroda, piękny miks genowy. Ale też pamiętaj o tym, że jak taka Filipinka będzie chciała mieć z tobą dziecko, to bardzo możliwe, że później będzie chciała wsparcie też dla tego dziecka. No i takie przypadki też tutaj krążą bardzo często, że po prostu niby kocham cię, kocham, kocham, a później jestem w ciąży i później co miesiąc tylko dawaj więcej pieniędzy. Niestety do takich sytuacji dochodzi i to no często. Także Filipinka wrobiła kogoś w dziecko. No ale to zresztą wszędzie się zdarza, to nie tylko na Filipinach. Z Filipinką nie będziesz miał czasu na robotę. No dokładnie. Nie no, słuchajcie, robota na Filipinach praktycznie nie istnieje. To tak jak mówię, ja miałem naprawdę prawie jak wygranie w Totolotka, że udało mi się dostać tą robotę i naprawdę byłem bardzo z niej zadowolony. To, czy tam się rozwijałem, czy też nie, to już jest inna kwestia, ale finanse były akurat bardzo dobre za wkład, który trzeba było włożyć w tą pracę. Firma wszystko załatwiła. No, kontrakt się skończył i w zasadzie od tego czasu na pewno nie szukałem żadnej pracy na Filipinach. Słyszałem, że część moich znajomych szukała pracy na Filipinach. Większość, i są, słuchajcie, jakieś oferty, ale te oferty są tylko i wyłącznie w Manili. Nie ma w zasadzie ofert, które są online, tak jak wcześniej to było. Halo, halo, czy mnie teraz widać? Przełączyłem się na telefon, internet z telefonu i nie wiem, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. I niestety jestem z ograniczonym światłem. Ale mam nadzieję, że za momencik wróci prąd.
Dobra, słuchajcie, no tak jak widzicie, witamy na Filipinach. Po prostu problemy z prądem są cały czas. Prąd dalej nie wrócił, ale na szybko się przełączyłem na telefon. Czytałem wasze komentarze, widziałem, że tam było pytanie o UPS-y. UPS-y mam dwa w biurze, ale po 2 latach baterie powiedziały, że wytrzymują tylko dosłownie 3 minuty. Wytrzymywały wcześniej tak z pół godziny. A dwa kolejne UPS-y mam na dole, które utrzymują wszystkie routery tak samo. Więc cała... Pamiętajcie, że mamy budynek 3-piętrowy, więc żeby utrzymać infrastrukturę sieci w całości, no to potrzebnych jest więcej tych urządzeń. Więc nawet jeżeli tylko jeden by padł, to będą zawsze jakieś problemy. Ale mam nadzieję, że już nie będzie problemu więcej, że jakoś dotrzymamy. Zresztą sami zobaczycie, ile prądu nie będzie. No, miało być gadanie o Filipinkach, a widzę, że wszyscy w komentarzach piszą o lotach na Filipiny. Kurczę, żeby ten chociaż prąd wrócił, to przynajmniej będę miał światło tutaj i drugi monitor i wszystko inne. Ktoś pisze, słuchajcie, o lotach. No to na przykład powiem wam, że loty, jeżeli ktoś chce się szybko dostać, to chyba Emiratami można się najszybciej dostać. Warszawa, Dubaj, Dubaj, Manila i Manila Cebu. Chyba takie jest połączenie. Mój znajomy tak bardzo często lata. Jak długo takie przeważnie trwają braki prądu? No to jest różnie, dzisiaj po prostu jest zła pogoda. Tutaj też pamiętajcie, że my jesteśmy przy górach, które są w Walencji i tam większość tych po prostu słupów jest ciągnięta, wszystkie tam idą połączenia, więc nawet jeżeli u nas już przestało padać, to nie znaczy, że gdzieś tam po drodze nie ma akurat w tym momencie ulewy, która przechodzi, więc bardzo możliwe jest, że po prostu tam coś się w tym momencie stało i oni to potrzebują chwilę czasu, żeby naprawić. Znaczy ja nie jestem elektrykiem takich wysokich napięć, więc nie wiem, jak to dokładnie wygląda, ale podejrzewam, że tam transformator się mógł po prostu wyłączyć i trzeba go po prostu od nowa włączyć, czy jakoś tak, ale nie wiem. Powiedzcie mi, jak jestem w błędzie. Brakło prowadzącego, to złapaliśmy inny temat. No tak, Bartosz, dokładnie. Jezu, naprawdę tak mi głupio, że... Chyba jutro pójdę i kupię UPS-a kolejnego, żeby tylko i wyłącznie sieć podtrzymać. No ogólnie naprawdę fajnie to też wygląda nawet w Dumaguete, no bo my jesteśmy podpięci jakby pod centrum Dumaguete, pod prąd, więc jeżeli my nie mamy prądu, no to najprawdopodobniej nie ma całe Dumaguete. I zresztą nawet tak jak tutaj teraz patrzę przez okno, no to tylko nigdzie niegdzie się świecą jakieś światełka i to wiadomo, że to jest z agregatów albo z UPS-ów. Rafał kupa agregat za 150 dolarów o mocy 2 kW. Nie wiem, czy za 150 dolarów ja coś tutaj kupię. Taki najtańszy przenośny, co mi się podobał, to kosztował 35 tysięcy peso, bo nawet ostatnio sprawdzałem. Black Swan. No słuchaj, jeżeli masz jakiegoś linka, to wyślij mi na e-maila. Bardzo chętnie sobie zobaczę. Bo kupiłbym taki. Jeżeli jest w takiej cenie, to jak najbardziej. Tylko, że wiesz, no ja bym potrzebował coś bardziej cichego. Znaczy, cichego. Są takie te przenośne, takie obudowane w plastik. One są naprawdę bardzo małe. Tam jest chyba bodajże 1000 W. I taki by mi w zupełności wystarczył, chociaż żeby tylko i wyłącznie biuro zasilić. Tylko, że to też pamiętajcie, że okej, do pracy to jest spoko, ale w przypadku takiego live streama, jak w tym momencie mamy,
To i tak, zanim ja bym to podpiął, wyciągnął, podpiął, no to minęłoby trochę czasu. No wtedy by UPS się przydał, który by to podtrzymał to napięcie przez kolejną tam powiedzmy kolejne 20-30 minut. I wszystko działa pod tym UPS-em, każdy laptop, monitor, tyle. Tak, to jest normalne, to jest normalna bateria UPS. Bateria, która jest podpięta cały czas pod prąd. Jeżeli prądu nie ma, on się automatycznie włącza i pobiera z baterii. Ja miałem takie kupione na Filipinach, jedne z tańszych, ale które znalazłem w Dumaguete, to kupiłem chyba od razu cztery, bo tak jak mówię, musiałem całą sieć internetową utrzymać tutaj. To każdy mnie kosztował po chyba 300 zł. I to kupowałem 2 lata temu, no i 2 lata wytrzymały. Rafał, a jak jest z zatrzymaniem dziecka, jeśli z partnerką nie wyjdzie? Bartosz, to znaczy, chodzi ci, okej, okay, macie jakieś dziecko razem i później chciałbyś to dziecko zatrzymać dla siebie, o to raczej musiałbyś z nią dojść do jakiegoś porozumienia, bo tutaj prawo rodzicielskie na Filipinach jest bardziej po stronie matki. Zawsze będzie po stronie matki i to już nawet nie chodzi o to, czy to jest obcokrajowiec, czy Filipińczyk, tylko no tutaj matka będzie miała większe prawa do tego dziecka. Oczywiście można o wszystko walczyć w sądzie, ale stajesz na przegranej sytuacji. No, po prostu duże prawdopodobieństwo, że przegrasz. Jerzy, cześć Rafał, właśnie się połączyłem, miło Cię widzieć. No cieszę się bardzo, bo była taka przerwa chyba z 10-minutowa, jak mnie nie było, bo mi prąd wywaliło. Znaczy wywaliło w całym Dumaguete, ale mam nadzieję, że zaraz wróci. Zresztą będziecie to widzieć na live, bo wtedy się światło włączy i nagle będzie jasność. UPS to akumulator z komputerem, powiedzmy, warto mieć zapięty cały czas, kiedy spodziewasz się awarii. Znaczy ogólnie UPS-y są wpięte w sieć cały czas, nie? Są wpięte w sieć, jak tylko sieć się wyłącza, no to automatycznie UPS podtrzymuje to napięcie, na ile może. Oczywiście jego wielkość też jest, to już w zależności jaki UPS kupujecie. Ja kiedyś widziałem UPS-a, tutaj sprzedawali na Filipinach, znaczy gdzieś tam online, naprawdę dobrej marki, ale kosztował chyba 100 tysięcy peso, czyli jakieś 8 tysięcy złotych, no ale to już był naprawdę no, dosyć profesjonalny. Pojemność też by była taka, że podejrzewam, że mój cały sprzęt, jeżeli chodzi o monitor, laptop, router, serwer zapasowy, i pewnie drukarkę, jeszcze switcha jednego tutaj mam, no utrzymałoby tak spokojnie z 6-7 godzin. No ale taką kasę wydawać? W ogóle filipińskie żony są na bardzo uprzywilejowanej pozycji do tego stopnia, że Filipińczycy nie chcą się z nimi wiązać. Jest stereotyp, że Filipińczyk zdradza dlatego, że one wolą białych. No, może coś w tym jest. Chociaż znam też bardzo dużo Filipinek, które powiedziały, że nigdy w życiu by się nie związały z obcokrajowcem. I to już bez znaczenia, jaki to jest kolor skóry, tylko po prostu nie chciałyby obcokrajowca, bo i to nie to, że na przykład boją się innego języka, tylko po prostu boją się albo nie zaakceptują różnic kulturowych, ale to dla mnie to takie śmieszne trochę wytłumaczenie było. To jakiś tajfun masz i druty zerwało, czy co? Nie, wiesz co, przechodziła straszna ulewa przed momentem. No i też taka troszeczkę burza. U nas się chyba tylko 2 razy zagrzmiało, ale błyskało się wszędzie naokoło. I ta ulewa już przeszła, tylko ja podejrzewam, że gdzieś znowu dalej pada i znowu wyłączyli drugi raz. Cieszę się, że jeszcze w ogóle jakieś światło i bateria działa.
pytałem, bo trochę tych historii się obejrzało, z których wynika, że niektóre nie są matką roku, a to nigdy nie wiadomo, na kogo się trafiło. Bartosz, tak, no to jest to. No ale to wiesz, to też chyba... Ja nie wiem, właśnie tutaj to jest tak wszystko troszeczkę inaczej. Tak jak nagrałem kiedyś filmik o tym, że dlaczego Filipinki może tak bardzo kontrowersyjnie porzucają, zostawiają swoje dzieci. Bo słuchajcie, naprawdę jest bardzo dużo takich przypadków, co mi się po prostu w głowie nie mieści, że ktoś związek się nie udał, osoby się rozeszły, no ale matka zostawiła dziecko u babci, dziadka, a ona poszła sobie z jakimś innym facetem, bo ten facet akurat na przykład nie chce się opiekować tamtym dzieckiem, nie chce go mieć w domu, co jest dla mnie, no nie wiem, bardzo dziwną sprawą, nie? Ja sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Nawet z Krystyną rozmawialiśmy dużo na ten temat, na takie tematy, jak słyszeliśmy te różne historie i to też znajomi opowiadali i po prostu nam się to też w głowie nie mieści. Ona by w życiu nie zostawiła dziecka, po prostu no nie ma takiej opcji. Byłem na Cyprze w maju i była parada dzieci, dorośli i duża grupa kobiet z Filipin. Fajnie było. Jerzy, tak, to chyba pisaliśmy e-maila w tej sprawie. To chodziło o tą paradę kwiatów, czy jakoś tak? Tak, tak, no właśnie, no, pamiętam. Tak, oglądałem te zdjęcia, czy linka, co mi podesłałeś nawet, no bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. Ogólnie słyszałem, że rośnie też liczba Filipińczyków w Polsce. Rafał, podasz nazwę tej nowej agencji do aplikowania o wizy do Polski. Jakie macie doświadczenie? Wszystko bez problemów. Tomek, wiesz co, i nie pamiętam, jak to się teraz... Ten skrót nazywał, po prostu trochę zestresowany jestem, a nie chcę też mieszać tutaj na komputerze, bo nawet nie mam otwartych wszystkich okien. Ale jak wpiszesz Polish Visa in Cebu, to ci wyskoczy na jeden z pierwszych linków w Google. I BLS, czy Poland, czy jakoś... Kurczę, teraz mi to wypadło z głowy. A jakie mam... Doświadczenie? No na razie niejakie, bo jeszcze po prostu czekamy. Krystyna powiedziała, że spoko było w biurze, że nie było żadnych jakichś takich głupich akcji. No poza tym, że nie dało się do nich dodzwonić wcześniej, żeby umówić spotkanie, żeby wszystkie razem umówiły spotkanie w jeden dzień, tylko musiały czekać w Cebu dwie noce na kolejne spotkanie, ale no to już pomijam to, bo kontakt był tam utrudniony, dlatego podejrzewam, że ta agencja dopiero co się wtedy otwarła. Ona była otwarta chyba 6 dni, czy niecały 6 albo 5 dni była otwarta dopiero i możliwe, że nawet numeru nie było. Krystyna się dodzwoniła do tej głównej siedziby, a oni za bardzo nawet nie wiedzieli, jaki tam jest numer. No takie, można powiedzieć, problemy wieku dziecięcego, jak się coś otwiera. Moja żona Filipinka Dumaguete jest wspaniała, bardzo fajnie nam się żyje. To już 4 lata po ślubie. No, ja też 4 lata po ślubie. 4? No, ponad 4. Pomarańczowy. Sorry, że zmieniłem temat na loty, już nie przeszkadzam. Dawaj o tych Filipinkach. Pozdro. Słuchaj, nie przeszkadza mi to jak najbardziej, zresztą teraz już jestem tak wybity z rytmu i nie mam nawet moich notatek otwartych, jakie tematy chciałem dokładnie poruszyć, ale jeżeli był temat o lotach, to słuchajcie, to może wy za niedługo zrobicie dla mnie livestreama i powiecie mi, jakie loty kupić do Polski, bo to ja stoję teraz przed tym dylematem, że muszę coś znaleźć ciekawego, żeby właśnie dostać się całą rodziną. No bo oczywiście jeszcze nie kupiliśmy, jeżeli nie wiemy, czy wiza będzie zatwierdzona. Nie ma takiego zresztą wymogu, żeby kupować biletów przed otrzymaniem wizy. Trzeba tylko i wyłącznie w aplikacji, znaczy trzeba wydrukować, pokazać, jakie połączenie teoretycznie by się chciało wykupić, jeżeli ktoś aplikuje o wizę. Ale to nie ma nic związanego z rejestracją biletów.
Ja mam narzeczoną, wdawało od 3 lat, jestem w związku, jest dobrze, pójdzie do październiku, będzie ślub. No to gratulacje, przybysz z Polski, gratulacje. Dawało zresztą super miejsce. Uwielbiam naprawdę to miasto. Bardzo mi się podobało, bardzo rozwinięte, bardzo czyste. Super. Tylko, że właśnie tam były z tego, co... Znaczy, ja tam akurat samochodu nie miałem, ale zwróciłem na to uwagę, że są ogromne korki uliczne. Podejrzewam, że porównywalne do cebu. Jak to jest? Jeśli pojedziecie do Krakowa, możecie do czeskiej Pragi podskoczyć. Zapraszam serdecznie. Jerzy, dziękuję, ale nie wiem, jak będziemy jeszcze mobilni. Jeszcze się nie zdecydowałem, czy będę w ogóle wypożyczał jakiś samochód, czy będziemy po prostu się jakimiś środkami transportu dostawać. Ja mieszkam w Krzeszowicach, to jest 25 km od Krakowa i do Krakowa to jest super połączenie pociągiem. W 20 chyba minut teraz już jedzie, bo zrobili tą szybką kolej, powiedzmy. I nawet ja bym się, słuchajcie, z ciekawości tym pociągiem przejechał do Krakowa i to pewnie nieraz pojadę, bo po prostu mi się to podoba, nie? Krystyn już jechała pociągiem, bo ja już ją zabrałem pociągiem. No ale Emilia nigdy w życiu pociągiem nie jechała, więc dla niej to zawsze będzie jakaś nowość. Przybysz z Polski, tam ktoś cię pyta o plażę w Davao. No to ja mogę od razu też odpowiedzieć, że w zasadzie plaży w Davao to nie ma, bo to jest duże miasto, a przy dużych miastach te plaże są, no, tragiczne. Bo przy plażach to tam są obudowane przeważnie betonem i to takie bardziej slumsy niż normalne mieszkania. Natomiast z tego, co pamiętam, to zaraz po drugiej stronie, znaczy po drugiej stronie, jest taki przesmyk promowy na sąsiednią wyspę od Davao. Dosłownie to jest 20 minut na promie, czy nawet mniej. I tam jest bardzo fajna wyspa. Teraz mi wypadło z głowy, jak ona się nazywała, ale tam też byłem i jest po prostu, to jest taki weekendowy wyjazd z Davao, jeżeli ktoś chce jechać na plażę. Też właśnie co do Polski, Angela chce do Polski bardzo. Trzymając rezydencję w Irlandii, gdzie mieszkamy, musi mieć wizę. Wydaje mi się, że paszport i ta karta rezydenta jej wystarczy. To znaczy, wiesz, jeżeli... Ale nie rozumiem teraz, bo ona mieszka w Irlandii i potrzebuje mieć wizę? No właśnie, zdawało, to się nazywa ta wyspa Samal. Dobrze, tak, dokładnie. No i słuchajcie, tak sobie siedzimy, a mi prąd dalej nie wraca. Znaczy nie, no, bateria w laptopie wytrzyma. Dobrze, że aparat tak samo jest i kamera na baterię, która jest naładowana w 100%. Tylko problem jest taki, że po prostu ta jakość tego obrazu mnie dobija. I wolałbym mieć już tą pewność, że wszystko działa. A, dobra. Mieszkacie w Irlandii i chcecie lecieć do Polski. Wiesz co, no to jeżeli ona ma kartę rezydenta Irlandii, no to przecież może lecieć do Polski. Masz, panie, car sharing w Krakowie. Możesz na minuty wypożyczyć. Ty, Filip, no dobra, no to teraz rzeczywiście, no to ja nie pomyślałem, bo ja, wiesz, od 8 lat na Filipinach. Z samochodem ostatni raz w Polsce jeździłem chyba z 6 lat temu albo 7 lat temu. I więc nawet nie, dla mnie to już, ja podejrzewam, że będę się czuł, jakbym dosłownie do Singapuru leciał. Będzie wszystko tak nowo, wspaniale, pięknie.
Znalazłem jakąś filipińską kopię AliExpress, warto tego używać, ale Rob, powiedz dokładnie, jak to się nazywa, bo ta strona, albo napisz jakoś, bo jeżeli chodzi ci o Lazadę czy Shopee, no to tutaj to normalnie funkcjonuje, jak najbardziej można zamawiać. Zresztą większość rzeczy, mam wrażenie, z AliExpress jest na Lazadzie, tylko możliwe, że troszeczkę w wyższych cenach, ale wtedy przeważnie jest to wysyłane już z Filipin. Chociaż na Lazadzie też zdarza się tak, że wysyłają to z Chin, ale wszystko idzie do maksymalnie 2 tygodni. Po jednym dniu zatęsknisz za Filipinami. Raczej nie zatęsknię, bo naprawdę już no, 4 lata nie byłem w Polsce, więc pewnie pierwsze 2 tygodnie to będzie spotykanie się z przyjaciółmi i rodziną i coś, nie wiem, zwiedzanie Krzeszowic, Krakowa i tych wszystkich tutaj okolic, a później się okaże. Na pewno też lecimy po Europie, jeszcze mamy wyjazd, ale to już bardziej pod koniec naszego wyjazdu, także no może być fajnie. Maść na odmrożenia masz? Nie, no nie wydaje mi się, żeby aż była taka niska temperatura. Zresztą Emilia mi powiedziała, zresztą od tygodnia mi już powtarza prawie codziennie, że ona chce już lecieć do Polski, bo chce zobaczyć śnieg. Więc mam nadzieję, że nam się uda jakoś zobaczyć śnieg. Będzie trzeba pewnie na Kasprowy do Zakopanego pojechać, na Kasprowy się udać, ale może się uda. Zróbcie sobie wycieczkę do Pragi pociągiem. Jerzy, powiem ci, że nie wykluczam tego, naprawdę. Nie wykluczam. Na pewno będziemy w Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoszech i chyba Szwajcarii, ale no i oczywiście w Polsce. No, o mnie zaczęło padać z powrotem. Nie wiem, czy słyszycie to w mikrofonie, ale pada troszeczkę mocniej. Ale tego prądu już długo nie ma, więc może za chwilkę włączą. A ogólnie słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale przez ostatnie kilka dni praktycznie codziennie była jakaś publikacja. Naprawdę jakoś tak mi się udało, znalazłem troszeczkę więcej czasu, że nadrobiłem filmów i jutro wieczorem też będzie publikacja o godzinie 18. Będzie naprawdę bardzo fajny filmik, więc już was zapraszam. Pani Denu, to bardzo dziękuję. Naprawdę bardzo się cieszę, że się podobają. Powiedz mi, co myślisz o Bicol? Byłeś tam, czy jeszcze nie? Bicol? Nie kojarzę. Nie będzie prądu, bo wulkan zasypał elektrownię. Black Swan, no może jakąś może zasypać, ale raczej na pewno nie tą, co jest u nas. Zresztą odnośnie prądu, to nie wiem, czy wam mówiłem kiedyś o tym, ale na wyspie Sikihor, która zresztą jest bardzo blisko nas i jest bardzo popularna przez Polaków, mieszkałem tam 8 lat temu, przez 4 lata i teraz wiem, jak tam sytuacja wygląda, no bo mam tam dalej znajomych, obcokrajowców, Polaków i powiem wam, że z roku na rok, co jak normalnie infrastruktura powinna się poprawiać i powinno być więcej tego prądu albo mniej tych przerw prądu, to z roku na rok jest gorzej. I serio, naprawdę jest gorzej z roku na rok. Bo jest więcej restauracji, więcej resortów, więcej poboru tego prądu, a elektrownia dalej jest ta sama, czyli ta stara, na diesel. Pozdrawiam z New Jersey. Pozdrawiam
z Filipin, Dumaguete. Cześć, jakie są Filipinki, czyli czy są sam pracowite? Krzysztof, jeżeli chodzi o to, czy są pracowite, no to to wszystko zależy od kobiety. Znam takie, które są naprawdę pracowite i szukają pracy, chcą być całkowicie niezależne, ale większość, co znam, no to jednak wolałyby leżeć i pachnieć. Świnie ganiające za kurami zrobiły mi ostatnio dzień. No mi też zrobiły ten dzień, bo mam o jedną kurę mniej, niestety. A, o ten, dobra, okej, okay. O ten pikol ci chodzi. Wiesz co, tam nie byłem, bo jakoś zawsze to było nie po drodze. Uważam, że to są super tereny, naprawdę przepiękne, bo widziałem zdjęcia stamtąd i znajomi mi opowiadali, jak tam jest. I naprawdę jest bardzo ładnie i po naszym powrocie z Polski, w ogóle jest plan taki, że jak wszystko mi się ułoży, to chcę wrócić z Polski i kupić taki już fajny skuter, dużo większy. Chyba na filmikach nawet mówiłem, ta Honda AVD 160 mi się podoba. Chcę wtedy właśnie na tym już robić takie fajne, większe dystanse i po prostu więcej tych Filipin zwiedzić z namiotem. Ale teraz po prostu nawet tego skutera nie kupowałem, bo po pierwsze to jest dosyć nowy model i bardzo trudno kupić go w salonie, bo jak tylko jest, to od razu wszyscy go wykupują, jak jest nowa dostawa. Zamówić nie można, bo koleś nam powiedział, że ostatnio jak byłem się pytać, że kto pierwszy przyjdzie, ten pierwszy może sobie kupić, ale nie można zrobić listy rezerwacji, co jest też jakimś absurdem. No a trzecia sprawa, że nawet jakbym go teraz kupił, a później na 3 miesiące, prawie 3 miesiące lecimy do Polski, no to co, miałby stać? Bez sensu. Więc pomyślałem sobie, że dobra, jak jest ciężko go kupić, to po powrocie będę się starał. A co do tematu live'a, Filipinki są bardzo zazdrosne. Miałem duży problem z tym, że utrzymywałem koleżeński kontakt z moją byłą. Zostałem wręcz zmuszony do zerwania kontaktu. Tomek, tak, zgadza się, to jak w 100%. Filipinki są tak zazdrosne, że to jak najbardziej mogło się przytrafić. No po prostu tak mają, no. W której części kraju Filipin są najtańsze nieruchomości? Black Swan? Ciężko mi powiedzieć w tym momencie, bo nie znam wszystkich Filipin. Znaczy nie byłem na każdej wyspie, ale wydaje mi się, że gdzieś na dużych wyspach, gdzie bardzo małe zaludnienie, to tam teoretycznie powinny być najtańsze, ale nie ma jakiegoś chyba takiego rankingu. Chociaż może jest, ale kurde, to jest ciekawy temat. Naprawdę powiem ci, że ciekawy temat na tyle, żeby zrobić jakiś taki większy research i nawet nagrać na ten temat odcinek. Bo sam po prostu jestem ciekawy. Rafał, jak polecasz dobyć pierwszą pracę zdalną z Filipin studentowi drugiego roku informatyki? Bartłomiej, to znaczy... Znaczy rozumiem, że chcesz przylecieć na Filipiny i znaleźć jakąś pracę. Ten temat wałkuje od jakiegoś czasu, bo też chcę nagrać na ten temat filmik. Podać wam adresy wszystkich takich serwisów, które obiecują, znaczy, które przez które można znaleźć zlecenia informatyczne albo nawet inne i robię research na ten temat cały czas. Sam nawet testowałem kilka tych rozwiązań i chcę tam po prostu nawet nagrać na ten temat, jakby można powiedzieć, moje doświadczenie z tymi serwisami. No niestety pracy
pracę jest ciężko znaleźć. Ja osobiście jako informatyk zaczynałem, znaczy ja już miałem doświadczenie oczywiście jakieś tam z firmy, w której pracowałem przez no, prawie 10 lat, no, no może 9 lat chyba. I wiesz co, i później przeszedłem na całkowicie freelancering, czyli zdobywanie swoich własnych klientów i pierwsi moi klienci to były osoby, które w jakimś tam stopniu mnie znały, więc pierwsze na pewno, jeżeli się obrócisz wśród swoich znajomych, że za na przykład za doświadczenie, za mniejszą stawkę przez to, że zrobisz dla nich jakieś projekty, żeby cię dalej reklamowali, no to, to tak zaczyna działać. No. Później budujesz sobie bazę klientów, jesteś coraz bardziej rozpoznawalny i klienci, co jest najważniejsze, trzeba być dobrym w tym, co robisz, uczciwym, to jest bardzo ważne, moim zdaniem. I sami klienci zaczną do ciebie zgłaszać, bo droga pantoflowa to jest najlepsza reklama w informatyce. Informatyków jest na pęczki. Do mnie w tym momencie 80% moich klientów to są stali klienci, z którymi współpracuję od bardzo długiego okresu czasu, którzy po prostu mi zaufali i jeżeli mają tylko nowe projekty, to zawsze do mnie się zwracają pierwsze, a później nawet reklamuję je po prostu dalej. I to klienci od nich, z jego ich polecenia przychodzą do mnie. O tych zazdrościach to już legendy chodzą. Tak, legendy chodzą dosłownie. Nie no, naprawdę słuchajcie, jest bardzo dużo takich historii, których no ze względu na to, że to są w jakimś stopniu bliskie osoby dla mnie, nie jestem w stanie czasami opowiadać na filmikach, ale no są historie takie, o które po prostu no masakra, no zazdrością Filipinek z ich zaangażowaniem w związek, bym to powiedział. Tak. Dawid, mam narzeczoną na Filipinach, lecę ponownie za 5 tygodni. Bardzo lubię twój kanał, odwiedziłem się bardzo dużo cennych informacji. Może kiedyś w przyszłości nam się spotkać. Pozdrawiam serdecznie. Dawid, dziękuję naprawdę bardzo. No jeżeli będziesz tutaj w okolicach, to pisz wcześniej do mnie, to na pewno się uda jakiś czas zorganizować na kawę. Przynajmniej będę się, słuchajcie, starał, żeby taki czas zorganizować, bo czasami jest różnie, czasami też nas nie ma tutaj. No teraz planujemy wyjazd, wylot do Polski, więc, przepraszam, w gardle mi zaschło, to kawusia. Wylot do Polski, ale za 5 tygodni, kurde, za 5 tygodni może nas już nie być. Boję się. Moja, jak tylko gdzieś jestem dłużej, nieplanowo, zaraz zadzwoni i sprawdzi, gdzie jestem. Aha. No, tak, no. Moja ex-dziewczyna z Filipin, taka była. Była w stanie zadzwonić i nawet jeszcze mi później powiedzieć, wyślij mi zdjęcie, żebym potwierdził, że tam jestem. Najlepiej selfie na tle miejsca tego albo cokolwiek. To jakieś chore po prostu akcje. Filipinki tak, są zazdrosne, że aż za bardzo, czasami zaczyna im odbijać, z tego powodu zachodzą w wyimaginowaną ciążę albo coś. Filip, też słyszałem o takich historiach, naprawdę słyszałem o historiach, że dziewczyna sobie wymyśliła, że jest w ciąży i to nie jeden raz, żeby tylko i wyłącznie faceta zatrzymać dla siebie. Później opowiadała niestworzone historie, a później chciała jeszcze, jak i tak to nie była prawdziwa ciąża, chciała specjalnie iść z nim do łóżka, żeby zrobić jeszcze raz, zaryzykować i no i żeby ta fikcyjna ciąża była prawdziwą. Czy Filipinki mają taką zazdrość z filmów, czy przez znajomych lub swoich byłych? Sebastian,
Powiem ci, że nie wiem. Filipinki ogólnie uwielbiają taką dramę, drama story. Oni uwielbiają te wszystkie takie seriale, jak my to nazywamy w Polsce brazylijskimi serialami, ale tutaj to można nazywać filipińskimi serialami. Co prawda moja żona tego nie ogląda i może dlatego jest inna, ale wszystkie uwielbiają plotkować. Uwielbiają mieć wszystkie wiadomości na bieżąco. Kto z kim, dlaczego, kiedy i po co. No to jest po prostu... No, do granic niemożliwości. Ja czasami wracam z pracy, z biura, idę do Krystyny, a ona później pół godziny mi opowiada, kto z kim, dlaczego i po co. Ja już jej to czasami mówię, że wiesz co, no już nie interesuje mnie to. Mówię, jutro nie powiesz. Nie chce mi się tego słuchać po prostu. Rafał, a czy spotkałeś może na Filipinach większą ilość lub wiesz, czy jest więcej Rosjan na Filipinach? Bartłomiej, od momentu jak się wojna zaczęła i oni dostali nakaz chyba bodajże wcielenia do armii, zdecydowanie więcej Rosjan się pokazało. Ale co ciekawe, nawet nie tylko Rosjan, ale tak samo osób z Ukrainy się też pokazało tutaj. Dużo Rosjan zostało tutaj, bo bało się wracać do Rosji. I co ciekawe, oni, znaczy mam kilku znajomych z Rosji i oni, widać, że oni tak trzymają się wszyscy razem. Naprawdę, Polacy się tak nie trzymają razem, jak Rosjanie się trzymają wszyscy razem. Filip, Rafał, kolega Polak, tak ma tutaj z fikcyjną ciążą. Rozumiem, że z Filipinką, tak? No. Znaczy, no wiesz, no, ja, dla mnie fikcyjna ciąża, no to można bardzo prosto rozwiązać. Po prostu zrobić test, iść do lekarza we dwoje i sprawdzić. Pozwolę sobie powtórzyć pytanie, tak szczerze, to jaka jest szansa, że spotka się dziewczynę przy której można myśleć o przyszłości, coś więcej niż wieczne wakacje? Przepraszam, tak szybko te wiadomości przemijają, nie wiem, dostaję je tak jakby paczkami. Bartosz, tak szczerze, to wszystko zależy, gdzie chcesz ją spotkać. Powiem ci tak, jeżeli chcesz ją spotkać w dobrej restauracji, znaczy ją spotkasz w dobrej restauracji i albo w barze dla obcokrajowców, no to raczej tutaj wiesz, jaki to będzie temat dziewczyny. Ale jeżeli ją spotkasz w kościele, no to będzie na pewno inna relacja. Tak, Bartosz, naprawdę ja miałem szczęście. Ja miałem naprawdę ogromne szczęście. Naprawdę cieszę się z tego, że udało mi się trafić tak wspaniałą kobietę, która nie jest zazdrosna, jest wyrozumiała, kocha mnie naprawdę nad życie i wspaniale nam się rodzinę udaje utrzymywać, więc naprawdę tutaj nie mam żadnych powodów do zmartwień, jeżeli chodzi o Christine. Czy na początku, na pierwszej randce powinno się zapytać ją, Filipinkę, singielką? Krzysztof, rozumiem, że chcesz zapytać na pierwszej randce, czy dziewczyna, na którą poszedłeś na randkę, jest singlem. Mi się wydaje, że to pytanie powinieneś zadać przed pierwszą randką. Filipina Polish Family. Hej, to ja mam świetną Filipinkę, bo nie jest zazdrosna i nie robi dramy. Bo mówi, że nie ma powodu, bo mi ufa. Co do plotkowania, to nigdy nie plotkuje i tego nie lubi. Pozdrawiam. No to naprawdę masz świetną Filipinkę. Bo albo cię okłamuje, że taka jest, albo rzeczywiście tak jest.
zdarzają na filipińskich plażach rekiny. Dawid Dudek. Mi się nie zdarzyły, ale nie, raczej nie ma takiego zagrożenia. Znaczy gdzieś tam słyszałem, że można czasami jak się nurkuje spotkać jakiegoś tam małego rekina, ale to nie są jakieś te ludojady czy coś w tym rodzaju, więc tutaj nie ma z tym problemów. Rozważałeś filipińskie obywatelstwo? Tutaj nie ma co rozważać. Otrzymanie filipińskiego obywatelstwa jest praktycznie niemożliwe. Jest naprawdę proces, to jest tak skomplikowany, że no, graniczy z cudem, a dodatkowo musiałbym się najprawdopodobniej wyrzec polskiego z tego, co czytałem i z tego, co mi znajomi opowiadali. Więc nie ma takiej po prostu możliwości. Czyli masz zwesternizowaną żonę. No to jest dobre określenie. A meduzy i inne... No... Są... Znaczy, są meduzy. Mnie tylko raz meduza oparzyła. I to, słuchajcie, to było dosłownie w pierwszy raz, kiedy byłem na plaży na wyspie Sikihor, zaraz po przylocie, 8 lat temu. Od tego czasu nigdy się nie zdarzyło. A to, co na przykład mnie najbardziej przeraża w morzu, znaczy może nie dlatego, że jest aż ze względu na niebezpieczeństwo, tylko te węże czasami, które się spotyka. Ale to naprawdę to też jest rzadkość. To nie jest tak, że każdy spotka węża morskiego. Ja to oczywiście nie mówię o jakimś tam dwumetrowych wężach, tylko mówię o takim 10-20-centymetrowym, które są jadowite. Czy pływając w pobliżu plaży potrzebne są buty do pływania? Wiesz co, to wszystko, Konrad, zależy od tego, gdzie będzie ta plaża. Jeżeli to jest piaszczysta plaża, tylko piaszczysta, to nie, no oczywiście, że nie. Plaże są na tyle czyste, że raczej nic sobie tam nie wbijesz. Czasami są jeżowce, jeżeli są plaże takie, powiedzmy, bardziej mieszane. No jeżeli są skaliste, no to oczywiście potrzebujesz. Słyszałem, że jak masz wizę małżeńską i jesteś na Filipinie przez 5 lat, to dostaniesz obywatelstwo. Nie, no to jest jakaś brednia. Bez obrazy, ale nie, to jest po prostu niemożliwe. No dobra, i słuchajcie, właśnie. I bateria mi pada, a ja dalej prądu nie mam. Więc najprawdopodobniej będziemy musieli kończyć. I tak wytrzymaliśmy godzinę i 10 minut, znaczy wy wytrzymaliście ze mną, po ciemku, a ja dalej bez prądu. Słuchajcie, jak macie jakiekolwiek pytania, macie e-maila do mnie pod każdym filmikiem, ja na te e-maila odpisuję, może nie odpisuję codziennie, ale co drugi, trzeci dzień zawsze odpisuję na praktycznie wszystkie e-maile, które mają jakieś normalne pytania, więc możecie śmiało pisać. I będę się z wami po prostu żegnał, bo zaraz mi bateria padnie. Znaczy, w sumie to tak, jeżeli bateria padnie w aparacie, to i tak powinien mikrofon działać, tylko nie będzie po prostu obrazu. Ale to zobaczymy za moment pewnie. Dobra, wszyscy piszą, że bateria mi pada, to znaczy, że chyba chcecie, żebym szedł spać. Zresztą to nie byłby głupi pomysł, bo u nas już jest pewnie po pierwszej w nocy. Brak prądu to może być zwiastun zbliżającej się wojny. No nie, nie, akurat zła pogoda to jest zwiastunem braku prądu i to jest, potwierdza się zawsze na Filipinach. Dawaj sam głos, kontynuuj, bo i tak nie widać w ciemności. No, no, tak. Dokładnie. Zresztą tutaj...
Adam Męczyński, dlaczego nie umiesz pomóc? Jak pisałem ci, że wyślę ci pieniądze, żebyś kupił i wysłał produkty na cebu dla mojego przyjaciela. Adam, bo ja mam też swoje życie i nie jestem w stanie jechać do sklepu, kupować komuś produktów, później iść na pocztę, stać 1,5 godziny pewnie w kolejce, bo takie czasami są kolejki, i wysłać to. Ewentualnie jechać do cebu 6 godzin w jedną stronę, żeby dostarczyć mu produkty. Słuchaj, jest naprawdę tyle różnego rodzaju możliwości, że możesz mu wysłać pieniądze, on może sobie sam kupić produkty, możesz to zrobić na różne sposoby. Ja przepraszam najmocniej, ale po prostu, Adam, nie jestem w stanie rozwiązać wszystkich Polaków problemów, które mają na Filipinach. Piotr Chiny. Cześć Rafał. Cześć Piotrze. Teresa. Dziękuję, Rafał. Zawsze z przyjemnością słucham. Teraz pamiętam o środzie. Dziękuję bardzo. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. No, pan Adam dalej chce, żebym wysłał dla jego znajomego produkty, bo nie ma innego rozwiązania na świecie, tylko ja. Czemu nie masz światła z solarów? Bo po pierwsze nie mam solarów, po drugie jest pierwsza w nocy, jest ciemno, więc solary by i tak nie działały. To jest, słuchajcie, dobre pytanie. Z moich obserwacji wynika, że ogromna część Filipinek są skromne i pokorne, więc jeżeli mężczyzna docenia takie cechy, chce założyć rodzinę i podchodzi do wszystkiego w sposób niezły, to ten kraj. Dawid, słuchaj, Filipinki są skromne. Na ten temat mogę powiedzieć tak. Jak poznałem moją żonę, to naprawdę to była jedna z bardziej skromnych osób, jaką znam. Pytałem się jej co wieczór na przykład, to gdzie idziemy na kolację? A ona mówi, a to od ciebie zależy. Ja mówię, no to jak ode mnie zależy, to idziemy tam. No i tak codziennie. Ale w końcu jej mówię, no ale przecież weź mi powiedz, gdzie chcesz iść. No to jak już zaczęła mówić, gdzie ona chce iść i co chce robić, no to już się zmieniła. Ale to jest kwestia po prostu już przyzwyczajenia. Nie no, śmieję się z tego, bo wszystkie Filipinki są oczywiście skromne i są moim zdaniem bardziej, nie to, że skromne, tylko nieśmiałe w stosunku do obcokrajowca. Przybysz z Polski. Bardzo łatwo Filipkę urazić, zwłaszcza ich dumę. Naprawdę czasem muszę się nagimnastykować, by starannie dobrać słowa, by przypadkiem czegoś nie palnąć. Przybysz z Polski, tak, tak. No, to jest naprawdę temat, temat niezły. Ja powiem ci, że z żoną też na przykład miałem jakieś takie sytuacje czasami, ale teraz ona już zna mój charakter, wie, że ja na przykład jak mówię jakoś stanowczo, to nie dlatego, że jestem zły czy cokolwiek, tylko czasami po prostu taki mam ton rozmowy i ona się po prostu nawet obraża o coś, że jej coś po prostu powiedziałem, że zwróciła mi uwagę na coś, co po prostu było, no nie wiem, moim zdaniem głupie i ona na przykład się o to obrazi, ale to już coraz mniej takich sytuacji jest. No jednak dotarliśmy się już na tyle, że ona już mnie rozumie. Czasami się rozumiem bez słów, ale to tak chyba w każdym związku po czasie. Czy na Filipinach warto byłoby zainwestować w panele i bank energii, system of grid, żeby być zupełnie zależnym od prądu i elektrowni? W Polsce jest problem z zimą, tam jest dużo słońca. Słuchaj, tak, no, w to można zainwestować, tylko że problem to nie jest nawet, wiesz,
te solary, bo solary tutaj się sprawdzają, bardzo dobrze działają i nie są drogie. Natomiast problem jest z bateriami. Baterie są okropnie drogie. Jeżeli chcesz być całkowicie off-grid, to no musisz mieć tych baterii wystarczającą ilość. A teraz mówimy o takiej naprawdę sporej ilości, jeżeli chcesz, żeby klimatyzacja działała, żeby no wszystkie urządzenia, żeby podgrzewacz wody ciepłej działał. Jeżeli by się projektowało budynek od początku do końca z głową, czy na przykład podgrzewacz wody ciepłej by się zrobiło taki zbiornikowy, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale taki, że ta woda się sama nagrzewa od słońca, później trzyma tą temperaturę niezależnie, no to okej. Jeżeli byłby dom bez klimatyzacji, to też spoko i tych baterii było mniej i mniej i mniej. Ale te baterie znowu byś musiał co jakiś czas wymieniać. No bo one się oczywiście tracą swoją żywotność. Nie wiem co ile lat, ale zresztą ostatnio tutaj był taki Polak, nie wiem czy mogę mówić imię, bo to nie wiem czy ta osoba w ogóle jest w tym momencie nawet na live'ie, więc może nie będę mówił imienia, ale rozmawialiśmy na temat właśnie solarów i systemów sporo i właśnie jakby to można było rozwiązać. Zresztą to była osoba, która po prostu ma wykształcenie z tym związane, więc bardzo była taka rozmowa, która mi utkwiła w pamięci, bo dużo więcej rzeczy się dowiedziałem ciekawych na ten temat. No i bateria mi dalej świeci, że zaraz się wyłączy, więc jak tylko się wyłączy, to kończymy. A prądu je dalej, jak nie było, tak nie ma. Teraz to już i tak bez sensu, bo my za niecały miesiąc, mam nadzieję, lecimy do Polski, ale po powrocie będzie trzeba coś z tym zrobić. Czy wiadomo, ilu żyje na Filipinach Polaków? Tomek, nie mam pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia, nawet ciężko by mi było określić, jaki to jest rząd wielkości. Bo ja bym strzelał, że pewnie od 100 do 200, ale wydaje mi się, że więcej. A co z tym wulkanem? Rob Dob. Wulkan dalej jest na tym samym poziomie, level 3. Ponad 15 tysięcy osób już ewakuowano, czyli 1000 osób więcej, ale nie ma żadnych informacji. Bilety już kupione do Polski, czy dopiero przed wylotem? Dopiero przed wylotem, bo czekamy jeszcze na decyzję odnośnie wizy, czy będzie, czy też nie. Znaczy, no, podejrzewam, że będzie. Nie zakładam tego, że zostanie przyznana nam odmowa, ale wolę mieć tą pewność, że mamy tą wizę w kieszeni, wiemy dokładnie od kiedy jest ta wiza i wtedy zaczniemy szukać biletów. Zresztą po co mam się denerwować teraz codziennie? Słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy wy wiecie, ale wiecie, że jak nie wiecie, to wam powiem, ale bilety, jeżeli my wybieramy połączenie Filipiny-Polska, Polska-Filipiny, to te bilety są droższe niż Polska-Filipiny-Polska. Więc za naszą trójkę, bo Emilia już płaci praktycznie za cały bilet, no to za dużo pieniędzy. No jak wulkan zapyli, to nie będzie lotów. No to też jest taka opcja, no ale mam nadzieję, że jeżeli coś by się miało stać, to stanie się to w ciągu najbliższego tygodnia, bo no przeważnie tak jest, no. A później już będzie spokój. Jak w Polsce w latach 70. i 80. nie było prądu, to wiadomo co się robiło. Może dlatego tak dużo dzieci na Filipinach. Harnaś, no słuchaj, to jest bardzo dobre. To pewnie ja kończę live'a i wracam do żony robić Emilię 02.
Sprawdź, bo są loty z Cebu do Dubaju po złotówce. Filip, to jest dobra opcja i właśnie ja myślę, czy przez Dubaj nie lecieć, tylko jeszcze muszę się dowiedzieć jedną rzecz, bo Filipinki najprawdopodobniej mogą aplikować o wizy bardzo prosto do Dubaju. My jako Polacy nie musimy mieć wizy, ale Filipinki mogą chyba przez online aplikować, także na przykład dostaną wizę tam na parę dni. I jeżeli by była taka opcja, że rzeczywiście lecimy sobie do Dubaju i na przykład zostaniemy tam dwa dni i później lecimy bezpośrednio do Krakowa, bo wtedy też są takie połączenia, to by było dla mnie git. To wolałbym nawet zostać tam na jedną, dwie noce w Dubaju i po prostu zwiedzić sobie Dubaj, bo od razu pokazać Krystynie i Emily i wtedy by było super. Nawet tak wracać tak samo. Jeżeli oczywiście byśmy zaoszczędzili trochę na biletach. Czy mógłbyś zrobić odcinek tylko o sieciach telefonicznej, rejestracji, internecie mobilnym, co i za ile? Konrad, ale taki odcinek już chyba był na kanale. Mniej więcej wyjaśniałem wam, jak to wszystko działa. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to spoko, wiesz. Dobra, słuchajcie, ta bateria już rzeczywiście zaraz padnie, więc musimy kończyć powolutku. I tak jest godzina 23, ten live trwa. Ja jeszcze raz was bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, że były problemy techniczne, że nie było mnie tam przez kilka minut, że wyłączyli nam prąd. Mam nadzieję, że za tydzień, jak będziemy w środę rozmawiać, to będzie lepiej. A ja już was serdecznie zapraszam na jutro na godzinę 18, bo będzie kolejny odcinek, który naprawdę jest bardzo fajny. Taki bardzo, można powiedzieć, życiowy. Na razie jeszcze nie chcę zdradzać, ale będzie takie trochę życia prywatnego. Zobaczycie, czym się tak zajmuję, można powiedzieć, na co dzień, jak to mniej więcej wygląda. Troszeczkę inaczej to będzie nagrane w taki ciekawy sposób. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. No i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na żywo. W środę. Jak będzie ładna pogoda. Jak nie, to nie będzie. Nie no, żartuję oczywiście. Dziękuję bardzo. Dobranoc.